O co chodzi, a.k.a. młody Jan, to doskonały przykład, jak w krótkim czasie z oldschoolowego podziemnego rapera wyewoluować w postać rozpoznawaną niemal przez każdego, kto uważa się za słuchacza rapu od ludzi śledzących polską scenę przez lata po kilkunastoletnie dziewczynki w jeszcze gimnazjach. Jak do tego doszło? O co chodzi to 22-letni raper, który 3 lata temu wydał swój pierwszy album pod tytułem 7 nakładem wytwórni Lecter Records. Od razu zwrócił na siebie uwagę niepopularnym wtedy, zresztą teraz też tradycyjnym podejściem do hip-hopowego brzmienia, dzięki któremu zyskał szacunek wśród uznanych postaci tworzących latami polski rap. Numery takie jak choćby Panorama czy Hi-Hi oddawały świetnie klimat polskiego rapu sprzed ponad dekady. Zdobycie większej rozpoznawalności w podziemiu oraz udział w czwartej edycji Młodych Wilków portalu Popkiller, gdzie raper wystąpił m.in. obok Japsona i Sariusa, skutkowały propozycjami od największych wytwórni hip-hopowych w kraju. Finalnie młody Jan wylądował w Asphalt Records, gdzie trochę ponad rok po premierze albumu 7 wydał swój debiutancki, legalny album pod tytułem Slam. Singlem Bon Voyage od Suchodzi otworzył sobie drogę do ogromnej rozpoznawalności, jednak nawet tak dobry numer nie sprawił pojawienia się w zestawieniu slamu na ogólnopolskiej liście sprzedaży. Nic nie wskazywało, że świeży reprezentant asfaltu po tym albumie postanowi drastycznie zmienić brzmienie swojego rapu. Wszystko zmienił numer nowy kolor z gościnnym udziałem Taco Hemingwaya. 9 sierpnia 2017 roku to data pierwszego i jednocześnie tytułowego singla z wydanego w listopadzie albumu Młodego Jana. Numer ten wraz z klipem odbił się szerokim mechem na polskiej scenie muzycznej. Kolejne single, takie jak Między innymi Telefony oraz Nie Nie, tylko powiększały popularność warszawskiego rapera. Nowe newskulowe brzmienie w połączeniu z luźnymi tekstami rapera sprawiły, że dotarł on do zupełnie innych, w większości bardzo młodych słuchaczy. Przełożyło się to na sprzedaż. O co chodzi razem z albumem Nowy Kolor wylądował na siódmym miejscu zestawienia Oli, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów. Dowodem na ogromną popularność jest m.in. gościnny udział w singlu Smolastego pod tytułem Uzależniony. Nagranie to można było usłyszeć w większości polskich rozgłośni radiowych. Obecnie wspólny numer Smolastego i O co chodzi ma ponad 23 miliony odsłon na YouTube. A co Wy sądzicie o metamorfozie Młodego Jana? Dajcie znać w komentarzach i czekajcie na nowe materiały Rapnał. Now. Cześć!